Dzień dobry, witam wszystkich na targu Gołębi w Zwoleniu przy ulicy Warsztatowej. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Ten king to ile kosztuje? 50 zł. 50 zł to jest samczyk czy samiczka? Tu nie ma właściciela na razie. A takie ciemne tutaj te korniate, po ile takie ptaszki? Po ile? Po dyszku, zapraszam do Zwolenia. To łapciate takie kosmate tutaj, to ile? 30 zł parka. No, najwyżej mnie zamkną, bo i zapuszkują, to nie ma problemu. To też nie ma właściciela tych gołąbków, nie wiem, to są chyba... To jest jakiś pulsujący. To są chyba te niemieckie wystawowe. Tu są kariery. Takie jest moje zdanie, nie? To są niemieckie wystawowe. A tu mamy wiedeńskie. Ale nie ma właściciela tych gołąbków i trudno mi powiedzieć, ile co kosztuje. Mogę zadzwonić. Ten czerwony to jest felek, taki felek to ile? Aloczek? 50. A tutaj to są zamojskie. Jakie są to teraz? Zaraz, a? Lubelskie, to górnolotne. Lubelskie górnolotne. Proszę bardzo, bo ja takich mówię, w Radomiu nie spotykam. Lubelskie górnolotne. Ile taka parka? 60 zł. Parka? Tu mamy felki młode, tak? Taka parka felków młodych ile? 60. Taka parka ile tutaj, tych hamburków? 50. 50 zł. A te młodziaczki? Podychu. Podyszku. I młodziaczki podychu, tu pan ogląda, proszę bardzo. Ogląda, przepraszam, filmuje, że dyszka tutaj. Podyszku pan ogląda, zaraz będzie biznes. Będzie zaraz biznes za chwileczkę. Mamy według mnie to Krymka Białostocka, tak? Jest. Na krótkie dzióbka, ile taka parka, za 200 czy więcej? Te 600 to stówka. Proszę bardzo, te 600 zł. 600 zł. Tak jest. 600 zł, pozwolę sobie powtórzyć, czy parka tych Krymek Białostocki. Proszę zobaczyć, jak się gołębie prezentują, dlatego 600 zł. A ten żółty to jest młody chyba, tak? Z boku młody, tak? Ile on kosztuje? Stówki. Stówka. To parka to są, widzimy inaczej, motyle warszawskie. I 400 zł parka, tak? Drugie ma. Okej. Dziękuję panu, dobrego dnia. Tu kolega się targuje, a tu nie ma się co targować, tylko trzeba wycelować i płacić i wypłacać. Podyszku to jest jak za darmo. Kolega zakupił, to ty nie, że mnie słuchał, ale zakupiony, zadowolony pan z zakupu? Tak. Zadowolony. Podyszku to jest, mówię, jak nie za darmo, bo jest zapłacony, ale jest biznes ubity. Te nyweczki to takie, ile kosztują? 120. 120 zł, taka bardzo ładne nyweczki, kolega mój go zakupił. A tutaj torczynek ile? Stówka. Stówka. Mamy tu turkoty niemieckie, to jest parka parzysta? Tak, Jednocze, ile on kosztują? 120 zł. Co to są, staropolskie, czy to co? Staropolskie. Tak, staropolskie, tak? Patrzę, że pan, tak jest parka staropolskich, to ile? A za parkę jest 1,5 stówki. 1,5 stówki za parkę, jakby ktoś potrzebował takiego gołąbka. Kolego, jak masz na imię, przepraszam? Do kolegi Jarka pisać w komentarzach pod filmem i też proszę pisać w której minucie. Gdzie? Tutaj te młodziaczki, jaśniaczki, to powiedział u pana? 15. Po 15 zł cena wywoławcza, powiedziałem. Ceny podlegają negocjacji w Zwoleniu, czy nie bardzo? No nie. Delikatny. Tu mamy rysia, ile ten ryś? Wieliszka. Wieliszka, bardzo ładny nybek. Co ten nybek jest? Samczyk, gdzie taki samczyk? Wieliszki, bardzo ładny samczyk. Tu mamy młodziaczki, pojedzcie za sztukę. Po 30 zł za sztukę. Po 30 z kartami, tak. Zapraszamy do kogo, jak masz kogo na imię, można, czy nie bardzo? Do mojego imiennika Andrzej, zapraszamy pan Andrzej, czy na komentarze pod filmem. Ktoś potrzebował? Lotuje w Radomiu. Tak jest, pan też lotuje, ma z kartami gołąbki, takie młodziaczki. 30 zł to jest cena taka wyjściowa, czy można coś negocjować z panem? Można coś utargować. Przy hurcie można, pan mówi, pan Andrzej mówi, utargować. Dzięki. Też Krymki Białostockie, tu mamy dereszki. Przepraszam pana, przepraszam, pan się gniewa, dobra? O, dzień dobry, panie Andrzej. Dzień dobry, panie Adamie, po raz pierwszy filmuję to. O, tu jest widymek, widzę Białostocki, znaczy ty nie, motylek warszawski, ten widymek. Ile taki widymek? Parka. 350 zł. A takie krymeczki ile? 80. 80 zł. Dobra, rozumiem. Kolega chce zakupić, tak? Takie ciemne. Parka. Ile jest cena wywoławcza? 3 dyszki, tak? Do zapłacenia to jeszcze cena. Dobry klient, nie targuje się, bierzemy. Tak jest. Zapłacono, becalen. Cash tylko wypłacamy, tak i transakcje jest, i fajne są, właśnie, fajne są, ładne kosmy mają. No nie są złe. 30 zł parka, także
bardzo pasuje, nie? Tak jest. Nie wiem, czy krymki to są białostockie takie, czy nie, na krótkich dzióbkach. Ile one kosztują, za 300 czy więcej? 210 zł, proszę bardzo, takie krymeczki, bardzo ładne, czerwone. 210 zł. A te widymki z kosmami, łaczami? Po stówce. Parzyste, to jest tu parka, tak? Parka jest czerwony i saliczka tak. Aha, parka czerwonych po stówce. Dziękuję panu. Tu mamy rysie, tu też to jest bok. Ale nie mam właściciela, nie ma, nie wiem co to kosztuje. Tu są garłacze. Ale też nie ma właściciela, bo to z rana ludzie kupują, latają. Ładne kariery mamy, ale nie wiem, tu ile kosztują te karierki. Kingi też ładne takie właśnie. To są chyba saksońskie tarczowe tutaj. Ewentualnie boki. Naprawdę piękne kariery. Ale mówię, nie ma właściciela. Czerwony chyba ta parka parzystych jest tych żółtych. Ale właściwie gdzieś... To jest teraz na tych białych. Białe... Białe pocztowe, po 50 zł za sztuczkę, proszę bardzo, takie białe pocztowe, 50 zł za sztukę. A te siwe pocztowe, po ile od do? Róż, są różne ceny, także nie będę się pytał. A takie wyszłanczyki z kosmami? Ile kosztują? 100 para. Mamy to garłacze pomorskie, bardzo ładne. Ile taka parka garłaczy? 150 zł. Jakby ktoś potrzebował takie garłacze, można kolego udzielić imienia jakiegoś? Jakby ktoś pisał? Do pana Sławomira. Pan Sławomir czyta komentarze pod filmem. Jakby ktoś potrzebował takie garłacze pomorskie, parka kosztuje? 150 zł, ale cena podlega negocjacji. Podlegają przy większym zakupie. Tu też mamy bardzo ładne, ja mówię, dawno nie widziałem. A ten to jest zamojski, ten? Kaczony. Kaczony. Ile taka parka tych kaczonów? 50 zł. To są takie górnolotne gołąbki. Górnolotne, bardzo ładne. 50 zł, są bardzo tanie. Kaczony, no. Muszę zapamiętać, bo nie, ja się nie znam wszystkich raz. Do pana Sławomira zapraszamy, jakby co. A te wywrotki tutaj, te żółte parka, ile? Po 10 zł sztuka, wiesz, proszę. Po 10 zł sztuka wszystkie, no taka przecena, akurat takich gołąbków nie mam ozdobnych, ale naprawdę dzisiaj pan zrobi przecenę. Po 10 zł sztukę, proszę pisać, jakby to pan nie sprzedał w komentarzach filmem, w której minucie. Naprawdę bardzo ładne i zdrowe gołąbki, nie to, że tam widać coś. Ładne kosmy, po 10 zł za sztuczkę. To są motyle warszawskie, inaczej te widymki, nie? Ile taka parka? 600 i 300 zł. Zapraszamy, jak pan ma na imię, przepraszam? Jurek. Do kolegi Jurka zapraszamy. Jak ktoś potrzebował takie gołąbki, proszę bardzo. I tutaj są wywrotki młode. Ile te wywrotki? Nie, wywrotki kupione. Kupione, wywroteczki, zakupione, także biznes poszedł. A tutaj te pawiki, ile? To takie łapane. To są ślisze. Łapane, symboliczna cena. Kto co ile da, nie? Ta. To co uważa? To co tam jest podobne. A kto jest ten egipski? Ten nybek egipski, słyt, proszę. Słyt egipski. A, słyt jaki? Słyt. Słyt to inaczej po angielsku słodki, ale to znaczy się egipski słyt, tak to kolega mówi. A po angielsku słowo słyt to jest słodki. A to jest słyt angielski. A te budapeszki ile? A podychu. To nie do sprzedania. Zwykłe pawiki tutaj mamy, te pawiki po ile, ale ładne, pulsujące. Ile? Stówka parę. Stówka para. A neweczki po ile za sztukę? Po 4 dyszki. Mamy też z Woleniu miód, zapraszamy tu do kolegów. Proszę bardzo, jakby ktoś chciał miód. Czajki saksońskie, ile parka tych czajek? Stówka. A jaśniaczki tutaj? Po 3 dyszki. Po 3 dyszki widymek? 3 dychy. Bocianki? 130. A ten bocianek na kolejny koszy jest ze stówkę, nie? Stówkę, no. Ten bocianek stówkę, jakby ktoś potrzebował takiego bocianka. Samczyk? Samczyk. Jak kolego masz na imię? Michał. Do kolegi Michała pisać w komentarzach pod filmem, w której minutę ktoś potrzebował takie gołębie. Są brodawczaki, mamy czarne. Ile taka parka brodawczaków? 300 zł parka. Stare 300 zł, natomiast młode mamy po 100 zł brodawczaki. Kariery po ile, po stówce czy więcej te kariery? Zależy, no, ten samczyk 150. Aha, samczyk 150, a resztę po stówce. Dobrze, to brodawczaki to po ile? Stówka parka, czy jak sztuka? Nie, sztuka. Sztuka 100 zł sztuczka. A te niemieckie wystawowe? Podobnie. Po stówce za sztukę, proszę bardzo. Ktoś potrzebował, by tam potrzebowali ludzie. Proszę bardzo, a te garłacze?
Znaczy też, para. Po stówce. Tu mamy opale. Ile takie opale za sztuczkę? 70. 70 euro za sztuczkę. Zapraszamy do kolegi. Jak kolegę masz na imię? Dobra, nie pod... proszę pisać w którejś minucie, aby ktoś potrzebował takiego opale. Panowie, czytałem komentarze. A te wywrotki, ile parka takich? 120. 120 zł parka wywrotek. Także ceny wywrotek są różne. Można powiedzieć takie młodziaczki, o fajny perłówek pan ogląda na białym ogonie. Ile taki perłówek? Sprzedane? Sprzedane już. Sprzedane, można? Pan zadowolony, kupione. Niżej. Nie chcę pana. Ile taka parka miesiaczków? 100 zł. 100 zł. Bardzo dobra cena i gołąbki bardzo fajne. Zapraszam do kolegi. Kolega już tutaj zakupił takie pierzaczki. Czyli 50 zł za sztuczkę. Proszę bardzo. Zwolennie też gołąbki się sprzedają. Kolega zakupił. Proszę bardzo. Zakupione są. Także nie ma... Tu nie ma właściciela. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za komentarze, za łapki w górę, za subskrypcję. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Hejka.